Witajcie. Nie wydaje wam się to dziwne, że ludzie do jazdy wierzchem wykorzystują tylko konie? Przecież zebry niemal niczym się od nich nie różnią. Mają jedynie czarno-białe paski na ciele. Ludzie oswoili konie około 5 do 6 tysięcy lat temu. Jako pierwsi zrobili to mieszkańcy terytorium dzisiejszego Kazachstanu. To oni zaczęli jeść końskie mięso i położyli podwaliny pod jazdę wierzchem. Obecnie na świecie istnieje 10 gatunków koni, a kilka z nich to zebry. W rzeczywistości ludzie wiele razy próbowali oswoić zebry i wykorzystać je jako środek lokomocji. Ale zwierzęta te mają kilka cech, które nie pozwalają im zaprzyjaźnić się z człowiekiem. Zebry są bliskimi krewnymi koni, ale bardzo różnią się od nich charakterem. W ich charakterze leży duża agresywność, co jest kluczowym sposobem na przetrwanie. Żyją wyłącznie w gorącej Afryce, na terenach otwartych, tam gdzie czają się niebezpieczne drapieżniki, takie jak lwy czy gepardy, ich główni wrogowie. Dlatego zebry żyją w ciągłym napięciu i przez tysiąclecia wypracowały sobie nerwowy temperament. Nie tylko trudno je wytresować, ale niełatwo nawet do nich podejść. Na każdy ruch natychmiast reagują ucieczką. Mimo to wielokrotnie podejmowano próby ich udomowienia. Jednymi z pierwszych, którzy próbowali oswoić dzikie zebry, byli europejscy kolonizatorzy, którzy przypłynęli do Afryki w XIX wieku. Na nowo zdobytych terenach ich pierwszym problemem był brak koni do szybkiego przemieszczania się. Dzikie konie zwykle biegają spokojnie po łąkach, ale nawet najdziksze osobniki dają się okiełznać. Natomiast żyjące w ciągłym napięciu zebry afrykańskie w razie niebezpieczeństwa stają do walki nawet z niebezpiecznymi drapieżnikami. Pomagają im w tym ostre kły i mocne kopyta. Ogólnie rzecz biorąc, nawet jeśli uda się komuś podejść do zebry, to na pewno kiepsko to się dla niego skończy. By zwierzę mogło zostać udomowione, musi spełniać 4 warunki. Rozmnażać się w warunkach zamknięcia, żywić się różnorodnym pożywieniem, nawet resztkami ludzkich śniadań, obiadów i kolacji. Umieć zachować hierarchię w stadzie. Nie okazywać nadmiernej agresji. Zebry nie spełniają żadnego z tych kryteriów. Dlatego hodowanie ich w niewoli może być bardzo trudne. Żyją w stadach, w których nie ma hierarchii. Taki styl życia pozwala im po prostu odstraszyć i zmylić drapieżniki. A zdolność zwierząt do podążania za przywódcą jest bardzo ważnym elementem, ponieważ tylko w ten sposób człowiek ma szansę zostać ich liderem. O ich agresywnym charakterze już wspomnieliśmy. Poza tym zebry nie nadają się do jazdy wierzchem ze względu na budowę ciała. Wzrost zwykłych koni wynosi około 180 cm, są mniej więcej wielkości dorosłego człowieka. Ale zebry nie są tak duże. Osiągają maksymalnie 150 cm. Galopowanie po polach na takich zwierzętach byłoby bardzo niewygodne. Ponadto zebry nie są tak silne fizycznie jak konie. Mogą więc wozić jedynie lekkie osoby. Czy da się zaprzęgnąć zebry do powozu? Przypuśćmy, że komuś uda się ujarzmić te zwierzęta. I rzeczywiście zebry współpracując mogą z łatwością ciągnąć ciężkie ładunki. Pewnego razu brytyjski bankier Lord Walter Rothschild zdołał to zrobić. Aby wywołać podziw wśród ludzi, pewnego dnia zaprzągł zebry do powozu i jeździł nim pod pałacem Buckingham. Jednak fakt, że mu się to udało, nie oznacza, że zebry nadają się do takiej pracy. Rothschild był zoologiem, a swego czasu jeździł nawet na żółwiu słoniowym. Tak więc, ze względu na swoje cechy fizjologiczne, zebry miały więcej szczęścia niż konie, ponieważ pozostały wolne. A czy wiecie, dlaczego zebry mają paski? Dla wielu osób to wielka tajemnica, dlaczego mają właśnie takie umaszczenie. W rzeczywistości nawet naukowcy nie potrafią dokładnie zrozumieć tego zjawiska. Obecnie istnieje kilka wyjaśnień, a jedno z nich mówi, że paski na ciele zebry potrzebne są do prawidłowej wymiany ciepła. Istnieją również dowody naukowe na to, że niezwykłe ubarwienie odstrasza muchy i inne owady. Naukowcy od dziesięcioleci debatują nad ewolucyjnymi przyczynami powstania czarno-białych pasków na ciele zebry. W tej chwili mają 3 teorie na temat funkcji niezwykłego wzoru na zebrzej sierści. Pierwsza głosi, że chroni on przed owadami i drapieżnikami. Druga, że dzięki temu zwierzęta łatwo rozpoznają się między sobą.
a trzeci uważa, że w gorących afrykańskich warunkach służą one do łatwiejszej wymiany ciepła. Ta ostatnia teoria wydaje się najbardziej prawdopodobna, a ostatnio właściwości przenoszenia ciepła przez paski zostały udowodnione przez dwóch przyrodników amatorów. Badanie przeprowadzili małżonkowie Stephen i Alison Kobowie, którzy spędzili całe lata w Afryce na prowadzeniu różnych doświadczeń środowiskowych. Zgromadziwszy dane terenowe na temat wielu zwierząt w Kenii, opisali oni funkcję wymiany termicznej przez paski zebr żyjących w naturalnym środowisku. Poprzednie badania prowadzono w specjalnych kojcach. Na podstawie obserwacji dwóch zebr, ogiera i klaczy, naukowcy zauważyli różnicę temperatur między czarnymi i białymi paskami, coś, co wcześniej zaobserwowali inni naukowcy. Według biologów różnice temperatur pomagają utrzymać temperaturę ciała zwierzęcia na optymalnym poziomie, gdyż tworzą konwekcyjne ruchy powietrza. Jednak małżeństwo Kobów dokonało również nowego odkrycia. Mierząc temperaturę ciała martwej zebry, odkryli oni, że pod pasiastą pokrywą ma ono wyższą temperaturę. A to oznacza, że do termoregulacji służą też inne procesy. Zdaniem naukowców, regulacja ciepła działa tylko u żywych zebr, ponieważ potrafią one unosić czarne włoski, podczas gdy białe pasy pozostają gładkie. Naukowcy są pewni, że w ten sposób usuwają one nadmiar ciepła z organizmu. W procesie termoregulacji ważną rolę odgrywa również sposób usuwania potu. Cała wilgoć ze skóry przenoszona jest na końce włosków w postaci spienionych kropli, które odparowują znacznie szybciej niż zwykłe krople wilgoci. Nie zapominajmy też o innych prawdopodobnych funkcjach czarno-białych pasków na ciele zebry, ponieważ być może pełnią one kilka funkcji jednocześnie. Na przykład na pewno chronią one zwierzęta przed muchami i innymi owadami, co udowodniono w eksperymentach. Obserwacje ujawniły też kilka nieoczekiwanych szczegółów. Okazało się, że paski wcale nie ukrywają zwierząt przed gzami. Krążą one nad zebrami i końmi odzianymi w pasiaste płaszcze tak samo często, jak nad białymi czy czarnymi końmi. Geometryczne paski jednak wyraźnie je mylą przy próbach zbliżenia się do ofiary. Muchy wyraźnie źle obliczają odległość do zebr i koni w pasiastych umaszczeniach. Poruszają się zbyt szybko i w efekcie wpadają na nie, przez co gryzą je znacznie rzadziej niż jednorodnie umaszczone konie. Co ciekawe, zebry mimo swojego naturalnego kamuflażu znacznie szybciej niż zwykłe konie dostrzegały muchy i próbowały przed nimi uciec. Naukowcy przypisują to faktowi, że afrykańskie konie przenoszą bardziej niebezpieczne choroby niż europejskie. Paski mogą również służyć jako kamuflaż do ochrony zwierząt przed drapieżnikami. I to wszystko na dziś. Piszcie swoje opinie o dzisiejszym odcinku w komentarzach. Łapki w górę i do zobaczenia wkrótce.